No, dobrze wczoraj mówiłem, że coś wisi w powietrzu. Za zimno było, żeby dzisiaj miało słoneczko świecić. No i mamy końcówkę marca zarąbistą. Śnieg sypie. Święta wielkanocne tuż, tuż. Będziemy lepić zajączka ze śniegu. Kurde, się porobiło. Wpadło pierwsze zamówienie. Sushi Show and Ramen Star. Aktywowali bonus za złą pogodę. Za śnieg. Przecież jest chyba ze 3 stopnie. A dodając do tego jeszcze ten wiatr, no to odczuwalna jest pewnie i koło zera. Dzisiaj na spokojnie, 4 godzinki tylko. Od 16.30 do 20.30. Chyba założyłem te rękawiczki, a i tak nie jest zimno. Dobrze, że nie wpadłem na głupi pomysł, żeby bez palców jechać. Tu by się zimowe przydały. Zachmurzone tam przed nami. To chyba dopiero za chwilę zaczną się dziać dziwne rzeczy z pogodą, patrząc po tym niebie. Tu słońce, tu zachmurzone. Dobra. Ja mam globus. Do widzenia, dziękuję. Ja pierdzielę. Ależ to jest wyryb. Ja sobie nie poprawiłem sobie tego uchwytu. Ale mamy, kurde, załamanie pogody, no. A już tak ładnie było. Można powiedzieć, że wiosna była już. Halo, dzień dobry, ja z Globo dzwonię. Pytanie mam, to są drzwi na wprost na podwórku, czy w przejściu po prawej stronie? Dobra, dobra, dzięki, dzwonię już do pana. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia, dzięki. McDonald's. GK. Na przemysłową. Pakietówka. Czyli przemysłowa i co? I plac Wolnica. Okidoki. Będę gdzieś chwilę czekał, to muszę to ogarnąć, bo ja w końcu zgubię ten telefon. Naubierałem się dość ciepło. Dzisiaj, bo zimno. No to jak przyjdzie czekać w tej galerii z 10 minut na zamówienie, no przecież się zagotuje. Już tam jest ze 30 stopni. Dobry. 5L i D3. Jaka ekspresowa obsługa. Nie dowierzam.
Ale zimno! Człowiek się już odzwyczaił od takich temperatur. No i właśnie, to jest problem z tymi rękawiczkami. Patrzcie się, według Glovo ja mam 30 zł ich pieniędzy, a mam gościowi wydać 52. Gdybym nie miał swoich, ale też nie wiem, czy tyle mam, no to byłby problem. Dobra, a gdzie jest klatka C? Tam jest H. Pamiętam, że byłem. E. B. Tu jest C. Dzień dobry. Nie będzie pani miała nic drobniej? To jest jedno. Idzie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wzajemnie, dzięki. No i pani mnie oskubała ze wszystkich drobnych. Tak se ciułałem te dyszki, te dwudziestki. Żeby mieć do wydawania. No to wydałem, tylko szkoda, że za jednym razem. Czy ci ludzie tego zimna nie czują? Panna w krótkich gaciach leci. Good Lord, tutaj. No i drugie. Super. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wzajemnie, dzięki. No i my mamy następne, o ile jesteśmy bogaci, na 28 zł 40 minut. Znowu McDonald's. To jedźmy. Dzień dobry, F-ku. Okej, to sekundę. Dobra. Nie, X, tak? F-ku. Jeszcze raz? F-ku. Dobra. Na razie mam GX, jak to przeznaczę. To może ich. GX, proszę. No, dzięki. Pan ma jaki numer? Mamy tu dostawę na 350 metrów. Znowu dłużej czekaliśmy, jak sam dojazd zajmie. Dziękuję ci bardzo. Do widzenia. Proszę, proszę. No nie czym narzekał. No bardzo fajnie, tylko że no, chłopaczek miał tu ile podejść? 300 metrów do tego McDonalda po to jedzenie. Jeszcze rozumiem, jakby nie dał tego napiwku. Miał jakąś, powiedzmy, darmową dostawę, to se zamówił pod dom, jeszcze czekał pod bramą. A to nie dość, że tak blisko, to jeszcze mi piątkę rzucił. Co, gdzieś tu na rogu niby. Tu są te pierogi.
Nie, nie, ja tutaj. 541. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Cik. Na Świętego Łazarza. Mam nadzieję, że ten rosół z kurwielu jest dobrze zabezpieczony. Dobra. Proszę bardzo. Do widzenia, dziękuję. Starowiślno. Piri French Bakery. Pierwszy raz tam jadę. Zobaczymy, co to. Dzień dobry, czy jest możliwość, żeby... Zostawił pan zamówienie pod drzwiami. Czy Globo 680? Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze zdjęcie. Dziękuję. No 4 stopnie pokazuje, 3-4 stopnie na tym liczniczku. Ale tu musimy doliczyć jeszcze wiatr. Będzie koło zero odczuwalne. Dobrze, że zimowe buty założyłem, aby mi pancle odmarzły. Chyba tu. Tak dziwnie miała pani drzwi usytuowane. Nie było jak te fotki zrobić. Ale mam nadzieję, że nie będzie cyrków. Pod Biedronką już widzę, że będę stał, to ogarniemy sprawę tego uchwytu. Zmienili mi zamówienie, tamto miałem tutaj pod nosem do dostarczenia, a z tym jadę na Łagiewniki. Mam jakieś dwa wina. Ale to dobrze. Lepiej dalej, więcej płatne. W ogóle ja zapomniałem sobie zupełnie, że jest możliwość wybrania w Glovo roweru elektrycznego. Ja dalej jeżdżę na zwykłym rowerze. Dlatego ja mam może takie bliskie dostawy. Chociaż na zwykłym nie miałem wcale krótkich. A już dzisiaj objeżdżę, bo to nie wiem, czy można zmieniać w trakcie bloku, ale wrócę do domu, to sobie to muszę zobaczyć i zmienię na rower elektryczny. Może wtedy będzie mi dawać trochę inne trasy i jeszcze większą godzinówkę wykręcę. Co, i pasowałoby mi tu przeskoczyć na drugą stronę, tylko tu jest przejście przez te tory, jakby było, no to jest ten garden po lewej stronie. No jest na dziko. No
jest na dziko, ja się nie będę zapierdolał długo, bo... ogarnięte. Dzień dobry, czy dostawę ja mam zanieść, czy zadzwonić po klienta? Dobra. Tak, jestem na miejscu i pani z recepcji kazała zadzwonić do pani. Tak, bardzo proszę. Dzięki. Dobra, dzięki piękne. Proszę bardzo. Wzajemnie, do widzenia. Godzina 45, 75 zł. Jest Biedrona. No i zmieniło mi w 12 minucie zamówienie. Nie jadę na zbrojarzy. Na Józefa. To dobrze, bo tam od razu powinienem ramę złapać. Jak dobrze pójdzie. To mam nadzieję, że się troszkę szybciej z tym owinem jak 12 minut. 481. A cóż tu jest w tej siateczce, że tu 150 minut w jednej reklamówce? Dzień dobry. Dziękuję. Do widzenia. Zwolnice na Rydlówkę. Kebab King. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale w tym Kebab Kingu to zawsze jest przed czasem ten kebab zrobiony. Tak jakby nie mieli za dużo do roboty. Jakby tam za bardzo ruchu nie było. Dziękuję. Docelowo jest po prawej, dobra. Za szlabanem? Chyba ta. Biedronka i na jakąś dziwną ulicę. Karola Bunsza. Kurde, byłem tam chyba kiedyś. Ale kompletnie nic mi to nie mówi, gdzie to było. 460. Proszę bardzo. Dziękuję. Jakiś hotel? Z 15, ja mam jechać pod 15. No to mi dali zadanie. Prawymi drzwiami, nie tam gdzie siedzi strażnik. No dobra, tutaj drzwi otwarte mają być. Są. Klucz do domu. Jeszcze raz. Prosili wczesny raz kurier
to długo szukał. Aha, ja szybciej, tak? Tak, szybciej. Szukam, czytałem i siadłem z tej instrukcją. Tak, było kiedy 15, było to dom 15, się. No bo to jest 15, a to jest adres 15A, ja szukałem tego A, a to jest tak, 15. To 15A z tej strony, tam gdzie był strażnik. Okej. Okay. A kiedy na mapie pisać 15, to gdzieś tam, nie wiem. No ale udało się, to dobrze. Do widzenia. No dobra, na bajerkę możemy się umówić kiedyś, kurde, nie, w pracy jestem, kobito, nie mam czasu. Aha, zaczyna się, daje mi zamówienia stąd, nie chcę wracać. KFC na Babińskiego. Andrew Tate? Odbiorca? Bardzo śmieszne, jak on podobno siedzi, znowu. Nie ze mną te numery, jestem na bieżąco. Dobra, ja muszę sobie nawigację włączyć, bo ja nie wiem kompletnie gdzie mam jechać. Coś tam to idzie nad koło. Ale z moimi hamulcami to ja nie świruję pawiana, bo plecak może być zdarty lekko. Mam nadzieję, że tu będzie tylko kilka kursów i zawijam z powrotem, bo a najlepiej z jakimś zamówieniem. Bo jakby tak mi ta bateria się skończyła i miałbym stąd wracać, a podejrzewam, że tu jest ponad 10 km do chaty, płakałbym. Jechałbym i płakał. Federowicza. To niedaleko. No nie może być daleko, bo dalej to już za miasto wyjadę. Tutaj też mnie prowadzi w miejsce, gdzie na mapie jeszcze tych budynków nie ma. Kurde, podejrzewałem, że jeszcze 5 lat temu to tu wszędzie były pola. A teraz blok na bloku. Ale się Kraków odrasta, to jest nie do wiary. Dzień dobry. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Cik, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Miejmy coś z tej roboty. Chodźmy powdychać. Nic nie czuję. No jakoś mi tak lepiej. No dobra. Śmiechy śmiechami. Która tu minęła? Trzecia godzina, ja mam 120 zł. Cztery dychy jest. Ale ja teraz 20 minut to będę wracał do cywilizacji. Dobra, prowadź do domu. 9,5 km. Wpadły mi alkohole tutaj z Kobierzyńskiej. Dobra, odebrałem to alko. Ćwiarteczka i kola. Na Żywiecką. No. Tak jak mówiłem, narzekać nie będę, bo nie ma co narzekać. Na tym rowerze to mogę wszędzie jechać, bo co mi chodzi. Przepraszam, to jest parę klatek 28, myślałem, że tam. Że tak, wiesz, tylko ja tam już 28
8 przez 6 wpisane, nie? A tu 6 jest tutaj, ja nie wiem, czy jest, czy nie. Jest, jest, tylko że nie wiedziałem, która klatka. A dobra, nie, nie pan pierwszy. No, gubię się, jak jest parę klatek w jeden numer, nie? O, wysypało mi się, kurde. Dobra, dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, uwaga. Dzięki, dzięki, dobranoc. Sześć kimców do domu, to mogłoby już nie dawać żadnego zamówienia, nie chce mi się już robić. 130 zł, 4 godziny. On mnie tu prowadzi jakąś żywiecką boczną. Ja już bardzo dziękuję za te boczne tutaj. Już raz pojechałem boczną. Źle się to skończyło. Ja sobie pojadę główną. Tu jest chłodna. No, nie wiem, nie wiem. Chłodną to też tak. Na chłodną bym do tego podszedł. Pod skalę. Ty. To wyśmienicie, rzekłbym. Zapłaci mi za dojazd. I później na przemyka to już ma awaryjne czy co? Awaryjne. Na przemyka już byłem, także pod do... No, to mi się udało, jest, jest spoko. Ustawiłem sobie ten rower elektryczny, zobaczymy co to będzie jutro. Dziękuję. Dziękuję. 3,5 km stąd. Wiem, kiedy oni nabijają dwa paragony i trzeba się pieprzyć z tym kalkulatorem, żeby to podliczyć. Czy się kwota za paragon nie zgadza. Jak jest alkohol, to alkohol jest nabijany na drugi paragon. Również dobranoc. Dobra, można podsumować. Koniec na dzisiaj. Zarobiłem 156 zł. Nie wiem, czy jakieś napiwki jeszcze wpadną do końca dnia, czy nie wpadną, ale na obecną chwilę jest 156. Miałem jeździć do 20:30, 4 godzinki, ale przez to ostatnie zamówienie przedłużyło się do. Jest za 10:09. No to myślę, że to też trzeba doliczyć. Więc jak podzielimy 156 na 4,5 godziny, no to wychodzi tam 34 z hakiem. Zaokrąglimy do 35 na godzinę. No to słyszymy się w następnym filmie. Już jutro. Narka.